Siostry, bracia, spróbujmy teraz w tej chwili homilii, refleksji zatrzymać się nad tym, co Pan Bóg nam daje dzisiaj w Kościele, a daje nam trzecią już niedzielę Adwentu, którą nazywamy Gaudete, czyli niedzielę radości, jak ksiądz Piotr wspomniał, i daje nam to cudowne Słowo Boże. Spróbujmy z Nim chwilę posiedzieć i poodkrywać, co On nam dzisiaj mówi, co chce nam przekazać. Chciałbym właśnie poruszyć ten temat radości, odkryć go w tym Słowie Bożym. Zobaczmy, że to już trzecia niedziela. Adwent to też czas wysiłku, pewnego zmagania się. Można w tym ustać, można w tym się zmęczyć. I myślę, że właśnie po to Kościół daje nam tę niedzielę Gaudetę, żeby trochę odetchnąć, nabrać tutaj dzisiaj trochę innej perspektywy. Kościół mówi, mamy się ucieszyć, że święta już niedaleko. Stąd ta radość ma się pojawić. Ale nie tylko. W tym słowie dzisiaj odkrywamy niezwykłe historie biblijne, ale to nie tylko historie z bardzo dawna, ale to żywe i skuteczne Słowo Boże, które ma wpaść w Twoje, w moje serce i właśnie wzbudzić radość. I można by powiedzieć, że to jakiś paradoks, że dzisiaj mamy mówić o radości, kiedy wokół nas tyle zamętu i powodów do smutku, bo tak społecznie przeżywamy jakąś burzę i niepokoje. Jesteśmy po tym czasie takiej zawieruszy społecznej. No i tutaj nie ma zbytnio powodu do radości. Jesteśmy podzieleni. Kiedy otworzymy fora internetowe, to tam jest masa hejtu, podziału, nienawiści. No, tam nie ma radości. Z drugiej strony epidemia. Znowu, już kolejny trudny miesiąc. Nie wiemy, kiedy to się skończy. Wiecie, ja dzisiaj tak patrzę na tę katedrę, to jest jakieś cudowne doświadczenie. Tam, gdzie ja prowadzę duszpasterstwo akademickie, to my mamy do dyspozycji taki mały kościół parafialny, który zmieściłby się tutaj w prezbiterium. Jak dzisiaj patrzę na was, to jest niezwykłe. I my tam, naprawdę nas dotykają te limity osób w kościele. Trudno się pomieścić. Ludzie stoją wokół kościoła. Ludzi odprowadzamy do naszego centrum duszpasterskiego, gdzie stworzyliśmy taką alternatywę, żeby się łączyli z nami. No nie ma powodu do radości. I w takiej sytuacji dzisiaj żyjemy i można powiedzieć, no co mamy teraz? Udawać, że jesteśmy radośni? Mamy wymyślać? Moi drodzy, dlatego myślę, że trzeba pójść w głąb Słowa Bożego i tam szukać źródła prawdziwej radości, tej chrześcijańskiej, Bożej radości. Dlatego chciałbym razem z wami najpierw zajrzeć do pierwszego czytania, do Izajasza. Moi drodzy, kontekst tego czytania, żebyśmy złapali. Jesteśmy już w 61 rozdziale Izajasza i to jest moment, kiedy Izraelici są po niewoli babilońskiej. Oni wracają do domu. Na ich oczach wypełniają się Boże obietnice. Oni doświadczają na czele z Izajaszem tego, że Bóg jest wierny, że mogą wrócić do swojej ukochanej ziemi, do Jerozolimy, do świątyni, do swojego kultu. I dlatego Izajasz mówi, ogromnie wesele się w Panu. Dusza moja raduje się w Bogu moim, bo mnie przyodział w szaty zbawienia. Okrył mnie płaszczem sprawiedliwości. Ogromnie wesele się w Panu. Bóg jest wierny. Bóg to, co zapowiedział, właśnie wypełnia. I pomimo tego, że oni jeszcze musieli pewnie jeszcze dużo trudu włożyć w to, żeby to wszystko przywrócić do tego stanu sprzed niewoli, odbudować Jerozolimę, świątynię, poukładać sobie na nowo jakoś życie, to zobaczmy, wśród nich jest Izajasz, który mówi, ogromnie cieszę się w moim Bogu, raduję się w Bogu moim, bo mnie przyodział w szaty zbawienia, czyli mnie zbawił, wybawił mnie od tego, co było dla nas śmiertelne. Moi drodzy, dlatego dzisiaj, my dzisiaj w tę trzecią niedzielę Adwentu, niedzielę Gaudetę, właśnie mamy otrzymać to słowo, że ono
To nie jest tylko słowo o Izajaszu i Izraelu kilka wieków przed Chrystusem, ale to słowo dzisiaj ma wpaść w nasze życie i spowodować to samo. Mamy odkryć dzisiaj Pana Boga, który jest wierny, który mówi, ja was przez to przeprowadzę. Ja was naprawdę przez tę sytuację przeprowadzę. I to jest powód do radości, że my jako chrześcijanie, ludzie wiary, nie mamy się w tym wszystkim zamknąć. My mamy dzisiaj na nowo zaufać Bogu i dać się poprowadzić, bo wielokrotnie pokazał w historii Izraela, potem w historii Kościoła, że On panuje, że On jest Panem. Ja dzisiaj chcę właśnie razem z wami pójść za tym doświadczeniem Izajasza. Zaraz po Izajaszu pięknie wyśpiewany dziś psalm, a tak naprawdę to jest słynny hymn Maryi, pieśń Maryi. Po tym, jak ona dowiaduje się, że zostanie Matką Zbawiciela, czyli znowu wypełniają się Boże zapowiedzi. Mesjasz przyjdzie i ty, Maryjo, zostaniesz Jego Matką. I Maryja co? Zaczyna wyśpiewywać. Wielbi dusza moja Pana, raduje się mój duch w Bogu, Zbawicielu moim, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Mamy nie tylko Izajasza, który jest rozradowany, zaraz za nim Maryja, która wyśpiewuje hymn radości, bo ona doświadcza w swoim życiu, że Bóg przychodzi i zaprasza ją do tworzenia historii zbawienia. Czujesz się zaproszony? Czujesz się częścią historii zbawienia? Siostro, bracie, że masz swój udział w tej historii, że Pan Bóg cię zaprasza do wielkich rzeczy? Może już tego doświadczyłaś, doświadczyłeś. Może to jest przed tobą, ale dzisiaj to słowo mówi, uraduj się, że jesteś częścią historii zbawienia. A po tym wyśpiewaniu Maryi mamy fragment Pawła do Tesaloniczan. I znowu warto złapać kontekst. I drodzy, ta sytuacja w kościele w Tesalonikach, ona była, no, była niezbyt pozytywna, delikatnie mówiąc. Oni popełniali mocne błędy w wierze. Ten Kościół się chwiał. Jaką mamy dzisiaj sytuację? Mamy kryzys Kościoła. Kryzys Kościoła w Polsce. Chwieje się to wszystko. Co chwilę jakieś sygnały o skandalach. Ale wiecie, dzisiaj w całej tej sytuacji znowu dociera do nas słowo umocnienia. W ogóle warto do całości tego listu pójść. Jak Paweł prostuje, Paweł napomina, Paweł pociesza, Paweł prostuje te błędy w wierze. I mówi, radujcie się, nieustannie się módlcie, ducha nie gaście. Nie gaście ducha. Pan Bóg nie raz przeprowadził Kościół przez takie kryzysy i trudne sytuacje. Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie. Wszystko badajcie, co szlachetne zachowujcie. I Paweł na końcu mówi, wierny jest Bóg, wierny jest ten, który was wzywa. On też tego dokona. Wierny jest Bóg. Ani to jest słowo dzisiaj, które ma wpaść w serce, które może jest zlęknione, w którym jest smutek. I ma spowodować właśnie to doświadczenie. Bóg jest wierny. Bóg nas przeprowadzi. Tylko spróbujmy Mu zaufać. I o tym będą te rekolekcje. Że Bóg ma pewne algorytmy. Ja to tak nazwałem na potrzeby tych rekolekcji. Bóg ma pewne sposoby. Ale trzeba dać się trochę poddać tym Jego sposobom, żeby zadziały się Jego, Boże, niezwykłe rzeczy. I my dzisiaj jako Kościół stajemy na modlitwie, słuchamy tego słowa, jesteśmy zaproszeni, żeby pójść za tym słowem, żeby się modlić, ducha nie gasić, przyjąć proroctwa. O tym będą te rekolekcje.
Wiecie, jeszcze ostatni taki motyw radości, chociaż myślę, że trochę dzisiaj ukryty w tym Słowie Bożym. Ukryty za ostatnim zdaniem z dzisiejszej Ewangelii. W moim duszpasterstwie jest taka część duszpasterstwa, która jest nazwana mostem. To są ludzie już po studiach, postakademickie duszpasterstwo. Spotykamy się zawsze w piątki wieczorem. I właśnie o tym ostatnio, o tej Ewangelii rozmawialiśmy chyba ze 2 godziny. I wiecie, nagle się okazało, że w tym zdaniu jest ukryte przez świętego Jana, jest ukryta niezwykła treść. Działo się to w Betanii, po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu. Kiedy patrzymy tak po prostu na ten tekst, to widzimy pewną informację o lokalizacji, gdzie działo się to wszystko. Działo się to w Betanii po drugiej stronie Jordanu. Kiedy zaczniemy wchodzić głęboko w ten tekst, słuchajcie, zobaczymy, że tutaj święty Jan mówi, tu się dzieją niezwykłe rzeczy, podobne, ale przekraczające te, które działy się wtedy, gdy naród izraelski po 40 latach wędrówki wchodził przez Jordan do ziemi obiecanej. To się działo w tym miejscu, po drugiej stronie Jordanu, w Betanii. Jozue po uciążliwej wędrówce wprowadzał ich do ziemi obiecanej. I dzisiaj w Ewangelii widzimy, jak Jezus już jest. Bo Jan mówi, pośród was stoi ten, którego jeszcze nie znacie. Ale zaczyna się dziać coś totalnie nowego. Jezus idzie, zaczyna publiczną działalność. Moi drodzy, i to jest ta informacja, to jest powód do radości. Jezus za chwilę wejdzie w Jordan i zacznie tworzyć coś nowego. Ja uwielbiam ten fragment z filmu Pasja, kiedy Jezus spotyka swoją matkę, upada pod ciężarem krzyża, Maryja dobiega do Niego i On jej mówi, oto czynię wszystko nowe. To jest tekst Apokalipsy. Oto czynię wszystko nowe. Wiecie, dzisiaj ta Ewangelia jest o tym, że pośród nas dzisiaj, także tutaj, stoi zmartwychwstały i chce stworzyć w Twoim życiu coś nowego. Chce przekroczyć Jordan, chce zacząć coś nowego, przychodzi, aby chrzcić Duchem Świętym i poprowadzić się właśnie w tym nowym kierunku. Po to są rekolekcje. O tym będzie dzisiaj troszeczkę, jutro już zaczniemy. Wiecie, to ostatnie zdanie, ono jest bardzo głębokie. Tam jest powód do radości. Przyszedł Jezus, wreszcie przyszedł. Myślę, że wszyscy, jak tu jesteśmy, mamy ogromną tęsknotę za Bogiem, za Chrystusem. Przyjdź w końcu. Daj mi swego ducha. Panie, przemień moje życie. Napełnij mnie duchem. I wiecie, to zdanie nam właśnie mówi o tym, że On już tu jest. Że Adwent się dzieje, czyli Boże przychodzenie. I warto, żeby się zacząć rozglądać, modlić i odpowiadać na Jego wezwania. Proszę was, weźcie to słowo ze sobą. Wracajcie w tym tygodniu do Niego, aby je rozważać, aby je zgłębiać, aby się Nim karmić, żeby tam odkrywać to doświadczenie Izajasza, Maryi, Pawła i to doświadczenie, które było nad Jordanem. On się pojawił. On już przyszedł. Przyszedł, aby zbawić. Moi drodzy, ostatnie słowo. Wróciłem do tego dokumentu Franciszka, papieża Franciszka, Gaudete et Exultate sprzed 2 lat. I sporo miejsca w tym dokumencie papież poświęcił radości właśnie. I papież w krótkim zdaniu powołuje się na świętego Tomasza z Akwinu i mówi, konsekwencją miłości jest radość. Papież mówi, jeśli doświadczyłeś w swoim życiu Boga, który jest miłością, to
konsekwencją tego spotkania jest radość. I niech to będzie taki papierek lakmusowy w naszym życiu. Czy ja jestem człowiekiem radości? I to mi pokaże, czy ja tak naprawdę spotkałem w swoim życiu miłość przez duże M. Bóg jest miłością. Konsekwencją miłości jest radość. I dzisiaj idziemy na to spotkanie, za chwilę idziemy do ołtarza, aby go spotkać. Wiecie, ja zawsze mówię, że Eucharystia powinna w nas spowodować taki przypływ radości, że wychodząc z tego Kościoła już nie jesteśmy tymi samymi ludźmi. Czy ja mam takie doświadczenie chodzenia na Eucharystię? Spotykanie się z miłością wcieloną, ukrytą, ale prawdziwą. I czy to we mnie powoduje radość? Że jak ja wychodzę stąd naładowany tą miłością, to tryskam radością. I idę kolejny tydzień. Już się nie muszę niczego bać. Panie, daj nam dzisiaj to doświadczenie.